Jesteśmy na finale konkursu Miss Lata Rybnikom.pl. Drugą wicemistrz naszego konkursu jest pani Magdalena Ryszka. Tytuł pierwszej wicemistrz lata rybnikom.pl zdobyła pani Alicja Świtaj. Drodzy nasza laureatka Agnieszka Kozielska, zapraszamy panią. Pani Agnieszka Kozielska, Miss Lata Rybnikom.pl 2015. Jak się dzisiaj pani czuje, pani Agnieszko? Jestem bardzo szczęśliwa. Cieszę się, że mogłam wziąć udział w tym konkursie i że dostałam się do finałowej dwunastki. No i dziękuję wszystkim tym, którzy oddali na mnie głosy, bo to dzięki nim znalazłam się tutaj i zostałam Miss Lata. Tych głosów było całkiem sporo, grubo ponad 2000. Rozumiem, że wszyscy znajomi, jakich pani ma na Facebooku, głosowali. Myślę, że tak. Do wszystkich pisałam, mobilizowałam swoją ekipę. Rodzice strasznie się wkręcili, tata z całych sił wszystkich namawiał, żeby głosowali. No i nie tylko przyjaciele, koledzy, koleżanki, wszyscy udostępniali, głosowali. No i poszło. Czy któraś z dzisiejszych nagród przypadła pani szczególnie do gustu? Na pewno wycieczka zagraniczna. Już sobie planujemy marzone wakacje. To życzymy miłej zabawy. Dziękuję bardzo. Że najbardziej ucieszyła ją nagroda w postaci wycieczki, ponieważ już planuje swoje wakacje. Bardzo się cieszę z tego powodu. Nagroda, którą otrzymała, jest naprawdę rewelacyjna. Ta forma wypoczynku, czyli rejsy wycieczkowe, jest rewelacyjną naprawdę formą wypoczynku. Jest to coś innego. Jest to alternatywa dla autokaru, dla samolotu. Bardzo ekskluzywne wakacje na luksusowym, pływającym hotelu. Także ja gorąco polecam i cieszę się, że taką nagrodę mogę laureatka od nas otrzymać. Jak w ogóle podobało się pani grono finalistek? Bardzo. Natomiast nawet gdybym ja miała wybierać, gdybym była w jury, byłaby zdecydowanie moją faworytką. Właśnie ta, która to otrzymała. Także cieszę się, że nasza nagroda akurat trafiła w takie ręce. Lata dokonywali czytelnicy portalu rybnik.pl. Czy pan jest zadowolony z dokonanych przez internautów wyborów? Jak najbardziej. Jesteśmy tutaj w pełni zadowoleni. Widać było, że
dziewczyny faktycznie tutaj zasłużenie otrzymały tę nagrodę. I tak się złożyło, że pomimo tego, iż w gronie finalistek były na przykład uczennice, to nagroda główna trafi już do absolwentki studiów magisterskich i będzie mogła wybrać się na studia podyplomowe w WSH. Dokładnie. Tutaj dla absolwentki na pewno będą to studia podyplomowe. Jeżeli byłyby to uczennice, wtedy też przewidzieliśmy taką sytuację. Podczas następnej rekrutacji byłaby możliwość również otrzymania tutaj tego voucheru, skorzystania z niego, a także wykorzystania go na przykład na różnego rodzaju kursy i szkolenia, które również są prowadzone u nas na uczelni. Co będzie mogła studiować laureatka na Waszej uczelni? Naprawdę wybór jest bardzo duży, bo jest to ponad 40 kierunków tutaj. Kierunki od zarządzania zasobami ludzkimi przez kadry i płace, po zarządzanie na przykład w sporcie, które jest w miarę pokrewne do ukończonego kierunku naszej laureatki. Specjalnym finału konkursu Miss Lata Rybnik.pl była top modelka Monika Sofia. Panie, jako rybnickie stylistki z duetu Flow Fashion, zaproponowałyście ciekawe stylizacje. Trzy stylizacje. Gdybyście panie mogły powiedzieć coś więcej na temat waszych inspiracji i tego, co zostało zaprezentowane. Kiedy dostałyśmy informację, że gościem specjalnym będzie Monika, kiedy dostałyśmy też jej wszystkie namiary i zdjęcie, stwierdziłyśmy, że te stylizacje, które gdzieś już miałyśmy wykreowane w głowie, będą idealnie pasować do jej sylwetki i koloru skóry, gdyż te stylizacje właśnie pokazały i dobrze dopasowały się do jej charakteru, do jej wizerunku, do jej pięknej, do jej korzeni. Stylizacja Popo, która była druga, bardzo jest festiwalowa, ale idealnie pasuje właśnie do jej korzeni. Na szyjnik w stylu boho, czyli Afryka, skoro ona pochodzi, jak już wszyscy wiemy. Że chyba nam się udało trafić, że ta modelka była tak piękna. Przede wszystkim samej modelce spodobały się wszystkie stylizacje, więc jesteśmy bardzo zadowoleni. Beautiful country. Hokie so has ski.